Głośne Hubi Gol rozległo się dzisiaj w szatni po końcowym gwizdku. Długo czekałeś na tą pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Sporo bardzo dobrych strzałów. Długo ci kibicowałem właśnie i wierzyłem w to, że w końcu to się stanie. No i dzisiaj wreszcie otwarcie konta. Dziękuję. Tak jest. No, myślę, że podczas całego sezonu byłem bardzo blisko tej bramce. No, jestem zadowolony, że dzisiaj zdążyłem tą bramkę strzelić. Idealnie weszliśmy w mecz, prawda? Bo pierwsze 20 minut to chyba myślę, że koncert. Co myślisz, co zdecydowało o tym, że tak dobrze właśnie byliśmy nastrojeni do tych pierwszych fragmentów spotkania? Prawda. Myślę, że wyszliśmy do meczu bardzo mocno. To zaangażowanie wszystkich zawodników było bardzo dobre i tak to ma wyglądać, no, myślę. I strzeliśmy szybko 3 bramki i to zdecydowało cały mecz. Ci mieliście bardzo dużo swobody, jeżeli chodzi o konstruowanie gry. W środku czuliście się, myślę, że optymalnie z Andrijem. Wsparcie też od skrzydeł. Idealna gra, jeżeli chodzi o to, czego oczekujemy, jeżeli chodzi o konstrukcję, prawda? Tak. Zawodnicy Śląsku zostawili nas rozgrywać w piłkę od tylu i bardzo dobrze nam to wychodziło. I dlatego stwarzaliśmy się szanse i dzięki temu strzeliśmy 3 bramki. Ustrzeliliśmy swoistego hat-tricka zwycięstw ze Śląskiem, 3 wygrane. Teraz byłoby przyjemnie złapać właśnie taką serię i zdobyć 3 punkty z Płockiem i jechać do Łęcznej po właśnie takiego klasycznego hat-tricka wygranych. No już, bo ten czas jakby w lidze dobiega końca, więc idealny moment, żeby właśnie złapać taką serię. Tak. Teraz musimy myśleć tylko o zwycięstwie w każdym meczu. Wiemy, o co gramy, bo jesteśmy tam w stylu, ale do końca sezonu jeszcze będziemy bardzo, bardzo walczyć o to utrzymanie w Ekstraklasie. Dziękuję. No i też mocno za to trzymam kciuki. Dziękuję bardzo.